Dobry wieczór Państwu, serdecznie Państwa witam na 48. części z serii Bóg zachowa swoich. Tak, Bóg zachowa swoich, ponieważ to Bóg jest autorem usprawiedliwienia i wyzwolenia z grzechu. Na początek przeczytajmy z 1 Mojżeszowej, 3 rozdział, 3 rozdział, 15 werset. Tutaj Bóg mówi do, to widzimy w 14 wersecie, wtedy Pan Bóg powiedział do węża. I to jest kontynuacja tej wypowiedzi. I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. I 21. I Pan Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Widzimy, że to Pan sporządził dla ludzi odzienie, które jest obrazem właśnie usprawiedliwienia, ubrania człowieka w sprawiedliwość Bożą. To zwierzę, które zostało zabite, żeby sporządzić te skórzane odzienie, które przygotował Bóg, wskazywało na Pana Jezusa Chrystusa. I tak jest właśnie z grzesznikiem, że grzesznik jest jak najbardziej ubrany w dotychczasowe odzienie Chrystusa, czyli sprawiedliwość Chrystusa. A Panu Jezusowi Chrystusowi na krzyżu Golgoty było przypisane to, że stał się grzechem za nas. I ważne jest, żeby zajmować się aspektem dzieła Chrystusa dotyczącym sprawy przebaczenia grzechów. To jest bardzo ważne w kontekście tego, że człowiek jest raz zbawiony, na zawsze zbawiony, bo zbawienie jest nieutracalne. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś zbawiony, to uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a wtedy zostaniesz zbawiony, bo tak mówi Pismo, uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. I też apostołowie powiedzieli do między innymi strażnika więziennego w mieście Filipia, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Hebrajczyków mówi, że musimy uwierzyć Bogu. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby się tym zajmować. I mam nadzieję, że to jest jasne i oczywiste. Jest to błogosławiony przywilej pod warunkiem, że chwycisz się słowa Bożego oznajmiającego, że Chrystus raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga. To jest 1 Piotra, 3 rozdział, 18 werset. 1 rozdział, 1 Piotra, 3 rozdział, 18 werset. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga, będąc zabity co do ciała, a ożywiony co do ducha. Skoro Chrystus cierpiał za nasze grzechy, czyż nie mamy zaznać błogosławieństwa wiecznego, uwolnienia od brzemienia naszych grzechów? Czy też może według zamysłu serca Bożego ten, za którego Chrystus cierpiał, ma pozostać w nieustającym zniewoleniu, spętany i skrępowany łańcuchami swego grzechu, wzdychający bez przerwy dniem i nocą pod nieznośnym ciężarem swych win? Jaka jest prawda? No wiemy z tej serii wszystkich miejsc
Pisma Świętego, które czytaliśmy, że zbawienie jest nieutracalne, jest z łaski na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa, a nie na podstawie działań grzesznika. Co dla chrześcijanina uczynił Chrystus? Czy jest możliwe, by mając zgładzone przez Chrystusa grzechy, być nadal związanym ich łańcuchem? No nie jest to możliwe. Czy to możliwe, że gdy Jezus poniósł ich ciężkie brzemię, my nadal możemy być nimi przytłoczeni? No nie jest możliwe. Niektórzy próbują nas przekonać, że nie jest możliwe wiedzieć, czy grzechy zostały przebaczone, że w tym stanie niepewności co do tej najważniejszej sprawy należy dotrwać aż do końca życia. Jeśli tak jest, to co wtedy stało się z drogocenną Ewangelią łaski Bożej? Dobrą nowiną o zbawieniu, w świetle takiej żałosnej nauki, co znaczą pełne wigoru, pełne płomienia, płomienne słowa, które zwiastowali apostołowie, które zwiastował apostoł Paweł, wypowiedziane między innymi w Antiochii, w synagodze. I to możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 38-39 werset. Dzieje Apostolskie, 13, 38-39. Niechże wam tedy będzie wiadomo, mężowie bracia, że przez tego zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów. I we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza, przez tego każdy wierzący usprawiedliwiony zostaje. Sami widzimy. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie, bracia, tak mówił apostoł, że przez tego, czyli przez Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że każdy, kto wierzy, jest usprawiedliwiony. To nie jest obietnica na przyszłość, lecz na tu i teraz. W tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza. Tak uczy Słowo Boże. Gdybyśmy pokładali nadzieję w prawie mojżeszowym, przestrzeganiu przykazań, wypełnianiu obowiązków, odprawianiu powinności, cenieniu Chrystusa i miłowaniu Boga, jak powinniśmy, to słusznie rozsądek wskazuje nas na zwątpienie i niepewność z oczywistego braku pewności, że pełnimy te wszystkie rzeczy nienagannie, że czynimy to wszystko nienagannie. Gdyby pewność nasza w najmniejszym stopniu zależała od tego, co możemy w tej sprawie sami uczynić, to nawet gdyby nasze mrugnięcie oka miało być wystarczającą zasługą na zbawienie, byłoby jedynie szczytem bezczelności sądzić, że się je ma. Czy kiedy do naszych uszu dochodzi głos żywego Boga, który przecież nie może kłamać, Bóg nie może kłamać, gdy dochodzi do naszych uszu Jego głos, który nie może kłamać, opowiadający dobrą nowinę zbawienia, że jedynie w Jego umiłowanym Synu, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał i siedział w chwale, i siedzi w chwale, przepraszam, użyłem terminu w przeszłym czasie, siedzi w chwale, oczywiście, Pan Jezus teraz jest w chwale, to powtórzę może, więc dobra nowina zbawienia mówi, że jedynie w Jego umiłowanym Synu, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał i siedzi w chwale, jest zbawienie. Czy słysząc taką Ewangelię można wątpić? Także w to, że bez czegokolwiek z naszej strony, a jedynie przez Jezusa ofiarę raz na zawsze jest całkowite i wieczne odpuszczenie grzechów.
Rzeczywistość, taka, której doświadczamy na co dzień, tu i teraz, przez każdego, kto uwierzy Słowu Bożemu, to jest po prostu fakt. Czy wobec tych faktów uzasadnione jest trwanie w zwątpieniu i niepewności? Czy dzieło Chrystusa zostało dokonane? No zostało dokonane. Pan Jezus powiedział, dokonało się, wykonało się, spełniło się. Czy On sam nie zawołał na cały wszechświat, wykonało się? No zawołał. Co się wykonało? Właśnie unicestwienie naszych grzechów. Zatem gdzie są te grzechy? Ich już nie ma. Gdy grzesznik uwierzył Bogu. Dlatego jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, nie ma żadnej świadomości grzechu. Wszystkie grzechy grzesznika, który uwierzył Chrystusowi, po prostu no nie ma ich. Zatem jak jest z tobą, drogi przyjacielu, słuchaczu, słuchaczko? No zastanów się, odpowiedz, gdzie są twoje grzechy. Czy zostały wymazane jak gęsta chmura, czy też nadal obciążają ciężkim brzemieniem twoje sumienie? Jeżeli nie zostały oddalone przez odkupieńczą śmierć Chrystusa, to już nic nie jest w stanie tego dokonać. Jeśli nie poniósł ich na krzyżu Jezus, no to będziesz dźwigać je w męczarni płomieni piekielnych na wieczne wieki wieków. No tak, trzeba być tego pewnym, że nie ma innego sposobu załatwienia tej najważniejszej i najdonioślejszej sprawy. Jeśli Chrystus nie załatwił jej na krzyżu, no to ty musisz pozostać w piekle. Tak jest, bowiem Słowo Boże, Słowo Boga jest prawdziwe. Ale na całe szczęście Bogu niech będzie chwała. Boże oświadczenie zapewnia nas, że Chrystus raz cierpiał za grzechy. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga, nie po to tylko, by nas zabrać do nieba, gdy umrzemy, lecz aby przywieść do Boga teraz, już teraz. A jak przywodzi On nas do Boga? Czy związanych i spętanych łańcuchami naszych grzechów? Z nieznośnym brzemieniem win przytłaczających nasze dusze? W żadnym wypadku. On przywodzi nas do Boga bez skazy i zmazy i winy. I to jest kluczowa rzecz. Bez zmazy, skazy i winy. I to, że Pan Jezus Chrystus przywodzi nas do Boga bez zmazy, skazy i winy, to jest kluczowa rzecz. Dlatego zbawienie jest nieutracalne, bo jest z łaski niezależnie od uczynków, od grzechów i od dobrych, tak zwanych uczynków zbawionego grzesznika. Przywodzi On nas do Ojca na podstawie swej własnej akceptacji. Czy na Nim, na Chrystusie, spoczywa jakaś wina? Nie. Owszem, był poczytany za winnego, gdy zajął nasze miejsce. Ale to już minęło. Przeminęło raz na zawsze. Przepadło. Jak kamień w niezgłębionych toniach Bożego zapomnienia. On został obciążony naszymi grzechami na krzyżu. Bóg włożył nań nasze nieprawości i rozliczył się z Nim za nie. Cała sprawa naszych grzechów według Bożego postanowienia została do końca i w pełni rozpatrzona i ostatecznie po Bożemu załatwiona między Bogiem i Chrystusem w cieniu Golgoty. Tak to się wykonało tam raz i na zawsze. Skąd o tym wiemy? Na podstawie autorytetu
jedynego prawdziwego Boga. Jego słowo zapewnia nas, że mamy odkupienie we krwi Chrystusa, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łask. Ogłasza On nam, podkreślając słodycz i bogactwo swego miłosierdzia, że grzechów naszych i nieprawości nie wspomni więcej. Czy to nie wystarczy? Czy nadal będziemy wołać, że jesteśmy spętani i związani łańcuchami naszych grzechów i tak będziemy tym wołaniem obrażać, uwłaczać doskonałemu dziełu Chrystusa? Ujmując blasku Bożej łaski i zadawać kłam świadectwu Ducha Świętego na kartach Pisma Świętego? Precz z taką myślą. Wznieśmy raczej pochwalne i dziękczynne modły za obfitość łaski przyznanej nam miłością Bożą przez drogocenną krew Chrystusa. Bóg z radością serdecznie wybacza nam nasze grzechy. Tak, Bogu sprawia radość móc wybaczać nam, móc wybaczyć nam. Raz na zawsze, bo zbawienie jest nieutracalne. Móc wybaczyć nam występki i nieprawości. Przydaje mu chwały i zadowolenia móc wlać do złamanego i utrapionego serca jego balsam wybaczającej miłości i miłosierdzia. Nie żałował on swego własnego syna, lecz wydał go i starł na przeklętym drzewie krzyża, aby móc w doskonałej sprawiedliwości wylać ze swego wspaniałego i miłującego serca obfite strumienie łaski dla nędznych, obwinionych, wyniszczonych i przytłoczonych w sumieniu grzeszników. Tak więc, drogi przyjacielu, drogi słuchaczu, jeżeli jeszcze masz wątpliwości co do tego, czy błogosławiony owoc odkupieńczego dzieła Chrystusa, odpuszczenie grzechów, jest dla ciebie, zechciej posłuchać samego zmartwychwstałego Zbawiciela, powołującego pierwszych zwiastunów Jego łaski. I to możemy przeczytać w Słowie Bożym, Łukasza 24, 46, 47. I rzekł im, tak jest napisano i tak musiał cierpieć Chrystus i trzeciego dnia zmartwychwstać. I musi być głoszone w imieniu Jego upamiętanie i odpuszczenie grzechów między wszystkimi narody, począwszy od Jerozolimy. Niesamowite słowa. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Oto mamy wielkie i doniosłe powołanie. Jego fundament, autorytet i zakres. Chrystus cierpiał. Oto fundament odpuszczenia grzechów. Bez przelanej krwi nie może być odpuszczenia grzechów. W przelanej krwi i tylko w niej jest całkowite i pełne odpuszczenie grzechów. Jak tylko może to sprawić drogocenna krew Chrystusa. W czym tkwi autorytet? W tym, że jest napisane. Oto błogosławiony, niepodważalny autorytet. Nic nie jest w stanie poruszyć go. Wiem, na podstawie niewzruszonego autorytetu Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego, że wszystkie moje grzechy są przebaczone, wybaczone, zmazane, usunięte na zawsze precz sprzed oczu Bożych, tak że nigdy nie będą mogły powstać przeciwko mnie. Wreszcie sam zakres ogólnoludzki. Wszystkim narodom, bez wątpienia, dotyczy to i mnie.
Nie ma tutaj mowy o wyjątkach, warunkach czy kwalifikacjach. Błogosławiona nowina ma być niesiona na skrzydłach miłości do wszystkich narodów, całemu światu, wszystkiemu stworzeniu pod niebem. Jak mógłbym wyłączyć się z tego ogólnoświatowego powołania? Czy choć przez moment poddaję wątpliwość, że promienie Bożego Słońca są także dla mnie? Przecież dzisiaj mnie słońce oświecało, była ładna pogoda. Oczywiście, że nie, więc dlaczego mam wątpić w fakt, że drogocenne odpuszczenie grzechów jest dla mnie? Nie ma mowy. Ani przez chwilę. Jest dla mnie, nawet gdybym był jedynym grzesznikiem na ziemi. Powszechny jego zakres wyklucza wszelkie pytania, czy jest to dla mnie. Tak, jest to dla mnie. A nawet gdybym potrzebował jeszcze dalszego upewnienia się, znajduję je w fakcie, że błogosławieni ambasadorzy mieli rozpocząć od Jerozolimy, najbardziej winnego miejsca na ziemi. Szok. To właśnie do morderców Syna Bożego była skierowana najpierw oferta pojednania. I to właśnie czyni apostoł Piotr w słowach cudownej i największej, najwyższej łaski. Wam to Bóg najpierw, zbudziwszy Syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Czytamy to w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, 26 werset. Przeczytam, żeby sprawdzić, czy nie pokićkałem, nie pokręciłem tego. 3:26. Wam to naprzód Bóg, zbudziwszy Syna swego Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił, żeby się każdy z was odwrócił od złości swoich. Jest niemożliwym wyobrazić sobie coś bogatszego, pełniejszego czy wspanialszego. Łaska, która mogła dotrzeć do morderców Syna Bożego, może dotrzeć do każdego. Krew, która mogła zmyć winę takiego przestępstwa, może i na pewno oczyści i oczyściła najgorszego grzesznika, zanim się upomni o niego piekło. Więc drogi przyjacielu, przyjaciółko, oglądający, oglądająca, czy może zwlekasz z uzyskaniem odpuszczenia twoich grzechów? Chrystus cierpiał za grzechy. Bóg zwiastuje ich odpuszczenie i przekazuje takie swoje słowo. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Co więcej, ci potrzeba. Potrzebujesz czegoś więcej niż zapewnienia samego Boga? Jak możesz dłużej wątpić czy zwlekać? Na co czekasz? Oto masz dokonane dzieło Chrystusa i wierne Słowo Boże. Bezwzględnie powinny one zadowolić twoje serce i uspokoić twój umysł. Z tego prostego faktu doskonale widzimy, że zbawienie jest z łaski, niezależne od uczynków grzesznika, jest nieutracalne, bo nie ma możliwości utracić tak wspaniałego daru. Daj się zatem zaprosić do przyjęcia pełnego i wiecznego odpuszczenia wszystkich twoich grzechów, jeśli jeszcze do dziś ta pewność nie była twoim udziałem. Przyjmij do serca słodką nowinę Bożego miłosierdzia i krocz przez życie z radością. Usłysz głos zmartwychwstałego Zbawiciela przemawiającego z tronu majestatu w niebie, zapewniającego cię, że wszystkie twoje grzechy zostały ci przebaczone. Niech te kojące słowa z ust samego Boga z ich wyzwalającą mocą spoczną na twoim uciśnionym duchu. Grzechów ich i występków nie wspomnę więcej. Jeżeli Bóg tak do mnie przemawia, jeżeli tak mnie zapewnia,
iż nie wspomni więcej moich grzechów, czy nie powinienem być w pełni i na zawsze usatysfakcjonowany, czemu mam nadal wątpić, skoro Bóg tak powiedział? Cóż może dać pewność, jak nie słowo Boga, które żyje i trwa na wieki? To jedyny fundament pewności, żadna moc na niebie czy na ziemi, ludzka czy diabelska, nie jest w stanie tego wzruszyć. Dlatego zbawienie jest nieutracalne, jest wieczne, jest z łaski, niezależnie od uczynków grzesznika. Dokonane dzieło Chrystusa i wierne Słowo Boże są tutaj podstawą i autorytetem pełnego odpuszczenia grzechów. Błogosławiony niech będzie Bóg wszelkiej łaski. Ale mamy nie tylko odpuszczenie grzechu zwiastowane nam przez odkupieńczą śmierć Chrystusa. Samo w sobie byłoby dobrodziejstwem, błogosławieństwem najwyższego rzędu. Dzięki wielkości serca Bożego i skuteczności śmierci Chrystusa korzystamy z Niego. Jednakże poza pełnym i doskonałym odpuszczeniem grzechów mamy coś jeszcze. Coś jeszcze. Jest to po prostu wspaniały skarb wolności wynikający z tego, że Duch Święty mieszka w każdym prawdziwym wierzącym. I z tego powodu jest możliwe całkowite uwolnienie spod mocy grzechu. Dlatego zbawienie jest nieutracalne, bo utracić się nie da tak wspaniałego daru. Była to 48. część z serii Bóg zachowa swoich. Niech wam Bóg błogosławi. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Jeśli macie życzenie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, to zachęcam do napisania do mnie SMS-a 739089088 albo wysłania e-maila czytaj.biblie@onet.pl lub napisania pod tradycyjny adres czytaj Biblię skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Niech wam Bóg błogosławi. Z Bogiem.